Cześć z tej strony, Dora. Znowu jestem, jak obiecałam, będę nagrywała częściej. Dzisiaj chciałabym z Wami podzielić się taką informacją. Często pytacie mnie, gdzie mnie można znaleźć i co robię jeszcze oprócz YouTube'a, więc po części trochę pokazywałam na kanale YouTube, co robię, czyli na przykład, że mam taką pasję jak bursztyny w zeszłym roku, tak, teraz znowu idzie w styczeń, więc znowu się zaczną, tak. Gdzieś tam kawałek mojej pracy też odkrywałam, więc tutaj po części trochę wiecie, ale nie mówiłam Wam o jednej rzeczy. O jednej rzeczy, drugiej, trzeciej w sumie, którą robiłam przez wakacje i bardzo chętnie się z Wami tym podzielę. Myślę, że będzie co dla niektórych to fajną informacją i będą chcieli skorzystać. Mianowicie napisałam artykuły do 3 gazet i o ile w tej gazecie, która się nazywa Estilo, to przegapiłam i w zeszłym roku Wam o tym nie powiedziałam. Nie wiem z jakiego powodu, nie pamiętam, widocznie mało siebie doceniłam w tamtym okresie i... Ale gazeta jest naprawdę warta, bo to jest gazeta o zdrowiu. Jest to gazeta nie tania, bo 9,90 to już jest taka też jedna z prestiżowych gazet za te pieniądze. I gdzieś tam napisałam swoje doświadczenia, swoje wrażenia. To jest właśnie mój artykuł. Jeśli chodzi o post według dr Ewy Dąbrowskiej. Wypromowałam to w zeszłym roku tylko na Facebooku, ale myślę, że fajnie by było, żebyście wiedzieli, że takie coś jest. I wiecie co? I tak sobie myślałam, mówię, kurczę, nagram ten film, powiem Wam o tej gazecie i sobie pomyślicie, kurde, co nas to obchodzi, skoro już nie możemy jej zobaczyć, ani zdobyć i tak dalej. I wiecie co? I tutaj jest taki kontakt, w sumie numer telefonu, e-mail, gdzie można zakupić pojedyncze egzemplarze. Ja nie wiem, czy będziecie w stanie to zakupić jeszcze i czy można zakupić ten egzemplarz, bo to jest egzemplarz z 2018 roku, no a mamy już 2019, więc ciężko powiedzieć, czy jeszcze taki mają. Ale być może mają, być może się uda. No dobrze, ale kolejna rzecz to gazeta Harmonia. Gazeta Harmonia, czyli następny artykuł, który napisałam i to jest lipiec, sierpień, to co robiłam w wakacje, to pisałam też artykuły. I... tutaj na stronie, w tej gazecie na stronie 32 być może ktoś z Was gdzieś jeszcze ma, albo Wasze mamy, babcie gdzieś kupują takie gazety. I tutaj także dzieliłam się moimi wrażeniami z postu, jak to u mnie jest. I tutaj napisałam z kolei jedną stronę, post warzywno-owocowy dr Ewy Dąbrowskiej, moje doświadczenia. I tutaj dzielę się właśnie, jak to wyglądało, jeśli chodzi o skórę, jeśli chodzi o moje samopoczucie, o to, czego się pozbyłam, co mi pomogło. No i oczywiście przede wszystkim wszędzie podaję, gdzie są, jakie to są dozwolone warzywa, owoce i mniej więcej na początku, jakiej kaloryczności się trzymamy i tak dalej. Więc tutaj w tej gazecie Harmonia. Okej, więc tej też jeszcze nie kupicie, ale słuchajcie, już się poprawiam. Jest trzecia Harmonia, jest następna Harmonia i tu jest wrzesień, październik. Więc kończy nam się wrzesień, jest jeszcze październik i to jeszcze możecie kupić. To jeszcze możecie kupić. Oczywiście ja od razu mówię, że ja nic na tym nie zarabiam w ogóle, jeśli chodzi o to, że zakupicie gazetę. Więc możecie kupić to na swoje potrzeby, jeżeli macie ochotę, ponieważ ta gazeta jest przede wszystkim całą gazetą o zdrowiu. Ma ponad około 30 tysięcy nakładu, więc naprawdę warta gazeta. Różne, akurat w tej gazecie piszą o stwardnieniu rozsianym, o onkologii, o ozonowaniu krwi, o skórze bez trądziku. Myślę, że co niektóre to też może zainteresować, tak? No i o wielu innych aspektach zdrowotnych. Zresztą, tutaj jest przede wszystkim, do tej gazety pisze artykuły dr Czerniak, pisze artykuły Jerzy Zięba, więc myślę, że jest to bardzo ciekawa gazeta do poczytania. I powiem Wam szczerze, że ja postaram się znaleźć link. Pod filmem wrzucę link, gdzie możecie tą gazetę zakupić, bo normalnie w sklepie zakupicie ją za 13 zł. A ja postaram się znaleźć taki link, żebyście mogli ją kupić za 5 zł. Mogli kupić za 5 zł i żeby gdzieś tam służyła Wam od strony zdrowia, być może dowiecie się kilka rzeczy. Tylko, że teraz mój artykuł, który teraz zrobiłam w tej gazecie, nosi tytuł Kroki do zdrowego życia, czyli gdzieś tam nie ma już tematów dr Ewy Dąbrowskiej, ale Kroki do zdrowego życia. Wspominam o stresie, wspominam o relaksie, wspominam o różnych innych aspektach życia, jak zdrowe żywienie, jaki wpływ ma dieta na nas, więc zachęcam rzeczywiście do kupowania tego rodzaju gazet, do czytania, jeżeli już macie czytać coś, to
Gazeta Harmonia jest naprawdę fajną gazetą. Postanowiłam się tym podzielić, ponieważ właśnie to jest to, co robiłam przez wakacje. Kolejny artykuł, jaki zrobię do Harmonii, a piszę tam cyklicznie, będzie artykułem o pasożytach, czyli taki dosyć kontrowersyjny temat. Będzie o pasożytach, będę chwilę tam mówiła też o moim synu. Na kanale znacie trochę tą historię, ale postanowiłam poruszyć ten temat, bo to jest bardzo ważny, bardzo istotny temat i dzisiaj dotykający wielu dzieci, wielu dorosłych i wielu wyzwań cywilizacyjnych, jeśli chodzi o choroby. Więc to tak u mnie, a w ogóle to Wam powiem, że wpadłam na taki fajny pomysł, bo nie zdążyłam gdzieś tam, dopytujecie o mój ogródek, nie zdążyłam rzeczywiście nagrać tego, znaczy nagrywałam, ale to wszystko na Facebooka poszło i czasem na Instagram, tam byłam częściej przez wakacje, bo to było szybciej, raz, dwa, trzy, a tutaj gdzieś tam odpuściłam sobie. Ale wiem, że nie wszyscy jesteście na Facebooku, kochani, dlatego postanowiłam wywołać sobie wszystkie zdjęcia z wakacji. I jak się uda, to opowiem Wam. Zrobimy sobie taki film i opowiem Wam, bo miałam bardzo fajną zdjęcie, taką sesję zdjęciową i to było moje marzenie, taką sesję zdjęciową, prawdziwą, fajną, jeśli chodzi o morze. Sama jestem na tych zdjęciach i naprawdę jest bardzo kobieca taka sesja i chciałabym się też z Wami tym podzielić. Więc jeżeli tylko wywołam te zdjęcia i tylko tam je poukładam wszystkie tak jak trzeba, miałam też gości w wakacje, więc też Wam pokażę, kto do mnie przyjechał, poopowiadam Wam, jak to było i pokażę Wam fajne tereny, gdzie chodziliśmy, gdzie się plażowaliśmy i co robiliśmy. Byłam też na dyskotekach, słuchajcie, nie lubiłam w ogóle dyskotek, nagle bachciach od moich urodzin 26 lipca poleciałam na dyskotekę i się zaczęło, że poszłam i drugi raz i trzeci raz ze znajomym i powiem Wam, że było fajnie. Myślałam, że już jestem za stara na dyskoteki, bo mam 36 lat, jednak chyba jeszcze nie. Chyba jeszcze czasem zajrzę tam z dobrymi znajomymi, żeby się pobawić, żeby potańczyć, żeby wykrzesić tą mega pozytywną energię i żeby wrócić taka fajnie naładowana po weekendzie. Okej, to ja Wam życzę dużo zdrowia. Do kolejnego filmu. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.